Kochani, jak mam w zwyczaju, chciałbym, abyśmy skłonili głowy. Ja w cichej, krótkiej, osobistej modlitwie chcę się powiedzieć Bogu. Dzisiejsze kazanie nosi tytuł Tożsamość Ewangelii Końca. Tożsamość Ewangelii Końca. Jest to podobne ujęcie. Wiecie, Bóg ostatnio mi położył na sercu, jak jest ważne, żeby mieć swoją tożsamość. Żeby wiedzieć, gdzie się jest, gdzie się przynależy. Jeżeli macie rodzinę, macie żonę, macie męża, to macie świadomość, że to jest mąż, prawda? Że to jest żona. Że żona to nie jest każda inna kobieta spotkana na ulicy, czy mąż to nie jest każdy inny mężczyzna spotkany na ulicy, tylko to jest ta osoba mężem i ta osoba żoną. Jakby porównać to w większej skali, jest grupa, jest wspólnota, my musimy mieć tożsamość tej wspólnoty. Dlatego, że jeżeli filary się podcina tej tożsamości, to wtedy możemy być wszędzie i nigdzie. Nie tak? Co to za różnica być tu, a tu? Czyli tak, co to za różnica, że ja będę z tą mężem, a za chwilę będę z inną, a matko, to jest jakiś problem? Dzisiaj w świecie chyba to nie ma problem, prawda? A tam jeszcze wśród celebrytów to dzisiaj jest, wiecie, rozwód za rozwodem, a z ludzi mi się... On czy ona, biorę sobie następną osobę. Co, to żaden problem. W czym tu jest problem? No jest potężny problem. Jest potężny problem. Tożsamość Ewangelii Końca. Tak, musimy mieć świadomość, gdzie jesteśmy. A co to oznacza dla nas? Wiecie, gdzie my jesteśmy? I kim my jesteśmy? Wiecie, jest to wymiar całej wspólnoty. Jest to jeden wymiar. Ale chcę wam powiedzieć, że wcześniej jest wymiar jednostkowy. Czyli na naszej świadomości, naszej misji. My mamy ogólnie pojęcie jako Kościół, prawda, do czego jesteśmy powołani, aczkolwiek nie zawsze i nie wszyscy. Do czego jesteśmy konkretnie powołani, ale czy my też mamy świadomość jednostkowo, do czego jesteś powołany, bracie, siostro, przyjacielu? Do czego Bóg ciebie powołuje? Co konkretnie daje ci i co ci powiedział, że masz czynić? Wiesz to? Jesteś przekonany o tym? Masz świadomość tego? Czy nie masz? Czy to jest w sferze wyobrażenia, czy w sferze jakiegoś domniemania? Jak myślicie? Jest to bardzo istotna sprawa teraz, co kochani mówię. Dlatego, że w dzisiejszym czasie tożsamość jest rozmywana. Dzisiaj w świecie się lansuje wszyscy jedno. Wszyscy jedno. To jest jedność ta światowa. Wszyscy mają być jedno, ale tak naprawdę mają zrezygnować i mają się podporządkować jednemu. Ta jedność oznacza podporządkowanie jednemu. Natomiast Biblia mówi, że my nie możemy się podporządkować żadnej władzy, człowiekowi, ale komu? Tylko Bogu. W pełni. My tylko Bogu mamy się podporządkować i za Nim pójść. Dlatego Słowo Boże mówi, wiecie, i chciałbym, abyśmy właśnie zrozumieli naszą wyjątkowość. Wiecie, ktoś napisał tak, kiedy, otwórzmy może ten tekst, 14 rozdział Objawienia, jest to trójmiejskie poselstwo. Mamy świadomość, że jako ruch, w ogóle na początku Kościół Adwentystów został powołany jako kto? Ruch, konkretny ruch. Ale po co ten ruch był? Co on miał za zadanie? Oni wiedzieli, że mają przekazać światu co? Ewangelię czasu końca. Ewangelię, którą dostali od Boga, którą przejęli od Boga. Dzisiaj sami adwentyści, którzy są, zapierają się i podważają filary tego. Czy to jest takie istotne? A może to nie jest tak wcale istotne? A może my mamy tylko pomagać ludziom charytatywnie? Oczywiście mamy pomagać, ale czy to jest sedno naszej misji? Czy to jest sedno, słuchajcie, naszego powołania?
To jest sedno, ale wiecie, ile kościołów pomaga charytatywnie? Z czym się różnimy? Niczym. To, że powiemy, że Ewangelia się skończyła na krzyżu, też niczym. Jak to? Ewangelia na krzyżu się skończyła? A gdzie jest Jezus w zmartwychwstanie? No, było zmartwychwstanie, ale już Jezusa w świątyni nie ma. Już nie ma dalszego, bo to jest nasze powołanie, abyśmy my to przedstawili. I słuchajcie, 14 rozdział. I powiem wam, i widziałem innego anioła. Wiecie, ja w jednym z kazań zastanowiłem się nad tym słowem innego anioła. O ile samo słowo innego nie jest jakieś wielkie i wspaniałe, dlatego że tam już często od 7 rozdziału w Apokalipsie, bo to zbadałem, pojawia się inny anioł w kontekście aniołów, którzy wcześniej wyszli, prawda? Że wyszło 4 aniołów i inny anioł wyszedł, żeby podkreślić, że to jest inny anioł niż tych 4. Ale tutaj nie ma odniesienia do żadnych aniołów wcześniej, tylko jest co? Inny anioł się pojawia nagle. Bez odniesienia do wcześniejszych aniołów. Bo ich nie ma tutaj. W tym w kontekście 14 rozdziale ani ten. I wyobraźcie sobie, ale co to znaczy anioł? I ktoś mi napisał tak przy moim kazaniu, że mówca się podekscytował, wiecie, i tak mówi, że inny, ale to inny, to występuje, jest wielokrotnie w tej Apokalipsie. Ja napisałem tak. Tylko, że mówię, trzeba zwrócić uwagę na co? Że słowo inny, nie chodzi o samo słowo inny, tylko co za tym idzie, słowo inny. Za słowem inny idzie to, że to jest jakie poselstwo? Szczególne. Dlatego, że inni go nie mają. No my go mamy. Jest inny, czyli zupełnie inny od tego, co jest lansowane w sieci, co jest zgłoszone, prawda? Jest inny. Oczywiście są pewne tematy, które już zostały osiągnięte i inne kościoły też to posiadają, ale jest inny w czymś, rozróżnia. I ja mówię, czy to nie jest cudowne, że Bóg powołuje nas, grzesznych ludzi, do tego, żebyśmy uczestniczyli w Jego dziele? Czy to nie jest coś cudownego? Czy to jest coś normalnego? Czy to jest coś takiego, powszedniego? Tak się zawsze dzieje? Tak się dzieje? Nie, zawsze była resztka. A więc słowo inny ma wydźwięk taki dla nas niesamowity, że inny anioł idzie i my mamy mieć świadomość, że my jesteśmy tym aniołem. Innym aniołem od innych, których de facto nie ma, bo tu nie ma. Jest ten jeden anioł inny. Zobaczcie, tak naprawdę kościoły głoszą Ewangelię, ale właśnie zatrzymują się, dlatego że nie mają pełnego poznania i zatrzymują się w pewnym momencie. Mało tego, nie mówię o przyjściu, bo to się staje nie za bardzo wygodne, o przyjściu Jezusa. My mamy tą prawdę, to co prawda nie myśmy pierwsi odkryli to, bo już inni przed nami w Biblii, że Jezus powróci na ziemię. O tyle my mamy w kontekście tym apokaliptycznym, że Jezus powróci i nawet jeżeli szatan się stara wszystko zrobić, wiecie, przez powoływanie ruchów różnych albo ludzi, którzy twierdzą, że tam daty, prawda, i później te daty upadają i tam dalej, i tak dalej. Słuchajcie, zauważyłem, że szatan osiąga zwycięstwo nad niektórymi ludźmi, którzy skupiają się, wiecie na czym? Aha, nie przyszedł, nie zostało dokonane to znaczy, że to jest fałszywe. Wiecie? I ja mówię o nas wewnątrz. Ja mówię o adwentystach, którzy słuchając albo widząc, co się dzieje, że szatan podrabia miłość na przykład Bożą, prawda? Na zewnątrz podrabia, bo się mówi o tej miłości, o jedności i tak dalej, gdzie nie ma nic wspólnego z miłością Bożą. I oni się zrażają i jedna osoba napisała mi wręcz, jak ja napisałem, o miłości Bożej, wiecie, nie o miłości ludzkiej. Ja żygam tą miłością. Patrząc na tą miłość świata. A ja jej mówię o Boże. Tylko, że wtedy ta osoba zaczyna żygać i tą miłością Bożą. Nie tylko tą światową. Bo ona już to zespala w jedno. Dla niej jakby jedna istniała i jak usłyszy o miłości, to dostaje apopleksji. Wiecie? I dlaczego ja o tym mówię? To są ciężkie tematy, ale jest to bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Tak samo tutaj. Zobaczcie, inny anioł, szczególny anioł. Szatan robi tak, że podrabia wszystko. My o tym wiemy. Wszystko. Przyjście Jezusa podrobi wszystko, co tylko jest Boże. On to podrabia na pochybel. I teraz jeżeli my weźmiemy to i skupimy się na tym, to rzeczywiście zrazimy się i powiemy koniec. Koniec. Ja nie chcę przyjścia Jezusa. Wiecie, ilu się już zraziło? Ja nie chcę przyjścia Jezusa, bo już tyle razy było wyznaczane, tam to jest jakaś bzdura. Świat trwa od początku tak samo. Wszystko się dzieje, ale my wiemy, że nie tak się dzieje to samo, prawda? My mamy świadomość, że żyjemy w szczególnym czasie.
Skąd ta świadomość? Skąd akurat świadomość, że żyjemy w szczególnym czasie? No właśnie. Mało tego, że jesteśmy tą resztką, otwórzmy na tym 12 rozdziale, mamy świadomość, że resztką jesteśmy. Co to jest resztka? Jak myślicie, czy my jesteśmy tylko na końcu była resztka? Przez całe wieki, musimy sobie uzmysłowić, była zawsze resztka wierna Bogu. Przez wieki, jakiekolwiek byśmy nie popatrzyli, czy to byli wcześniej waldensi, inni w średniowieczu, ci, którzy trzymali się Boga całym sercem, ci, którzy oddawali Mu wszystko, którzy ginęli za Ewangelię, mordowani, oni oddawali wszystko Bogu. I ta resztka istniała po to, żeby zanieść Ewangelię ludziom. I byli, wiecie, oni mieli świadomość, że istnieją po to, żeby inni mogli usłyszeć tą Ewangelię. I wiecie, szli na misję i ginęli. Dla nich ich życie, ich dusza nie była ważniejsza od tego, żeby inni usłyszeli Ewangelię. Jezus powiedział wyraźnie, jeżeli chcecie zachować swoją duszę i swoje życie, to stracicie je. To stracicie je bezpowrotnie. A więc zobaczcie, szatan zawrzał gniewem szczególnie na resztkę. Jaką resztkę, my wiemy. Strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Przykazania Boże, my wiemy, że chodzi o całość przykazań Bożych. Jakąkolwiek Biblię nie weźmiemy, mamy słowo szabat. Ale czy wiecie, że szabat jest związany z uświęceniem? Że uświęcenie, czystość i szabat to jedno i to samo? Wiecie o tym? Wiecie o tym, że żyjąc przez cały tydzień, jeżeli nie żyję z Bogiem i nie oczyszczam się, ja wówczas nie wejdę w odpocznienie Boże w szabat. Wcale. Ten szabat przejdzie po prostu jako tam kolejny dzień. Czy macie tą świadomość? Ale co to znaczy uświęcenie? Chodzenie z Bogiem. To znaczy doświadczenie, to co mówimy. Nieraz ciężkie, ale chwytanie się Boga, żeby On mnie przemieniał, przekształcał. Żebym ja nie był taki sam. Jeżeli jestem ciągle taki sam, a wręcz odwrotnie, bo się cofam, bo nie da się stać w jednym miejscu, wiecie, tak jak roślina. A wiecie, każda roślina i przykład człowieka też jest duchowo. Albo kwitnie, albo usycha. Albo idzie w tą stronę, może iść pomału. Albo idzie w tą stronę, albo idzie w dół, albo w górę. Dwa kierunki tylko dwa kierunki, nie ma innych. I teraz odszedł, by walczyć zresztą, czyli przykazania Boże wraz z szabatem, który jest tak ważny. Mamy, wiecie, to jest, mamy cudowną prawdę. Ale szabat to nie tylko chodzi o dzień. Chodzi o cześć Stwórcy. Komu chcesz oddać cześć? Czy wybierając niedzielę i oddajesz cześć komu? Ludziom. Ludziom. Oddajesz cześć ludziom. Bo ludzie to ustanowili. Niedziela została ustanowiona, my wiemy, przez Kościół katolicki. I teraz albo oddajesz cześć tej niedzieli, a tak naprawdę ludziom, a tak naprawdę komuś jeszcze za nimi, czy oddajesz cześć komu? Bogu. Jesteś wierny Bogu. Wiecie, to się rozgrywa o to. I zobaczcie, o ile... baptyści dnia siódmego mieli szabat, też ze zrozumieniem prawie, jak my mamy. Ale nie było tego końcówki, że to jest jako pieczęć, prawda? Tego nie było, że to jest pieczęcią, czyli rozgraniczeniem i że przykazania Boże na końcówce czasu będzie walka o nie. Będzie niesamowita walka. Ten, kto wytrwa, przyjmie na czoło swoją pieczęć. Będzie opieczętowany. W siódmym rozdziale jest to napisane. Nikt, który będzie nieopieczętowany, nie wytrwa. Zginie. Po prostu nie ma szans. Jakie opieczętowanie, że ja świadomie wybieram dzień, ale tak naprawdę więź z Bogiem. Bo pamiętajmy, że szabat jest symbolem więzi. Dlaczego? Bo szabat jest symbolem stworzenia i zbawienia, a stworzenie i zbawienie zaistniało przez miłość. A miłość jest oparta zawsze na więziach. Nie ma innej możliwości, więc tak naprawdę, pamiętajcie, jest to symbol więzi. Jeżeli przez cały tydzień nie mam tej bliskości z Bogiem, ja nie wypełnię szabatu. Jest to niemożliwe. Po prostu dla mnie szabat jest zwykłym dniem wtedy. Ja go profanuję, ja mówię o tych rzeczach, które mam w umyśle, żyję, nie wiem, pracą, innymi rzeczami. Ja w ten szabat później wracam do tego, bo ja tym żyję. Zresztą Jezus powiedział, to z ofitości serca mówią usta. Pamiętajmy, kochani, jeżeli łapiemy się na tym, że nam przychodzi lepiej mówić
w szabat o... Ale nie tylko w szabat, wiecie, bo to chodzi też o dzień powszedni. Łatwiej nam jest wypowiadać, nie wiem, o pracy, o czymkolwiek, o jakichś sprawach, a nie o Jezusie, to znaczy, że jest jakiś problem. A może ja nie mam tej więzi wcale z Jezusem tak naprawdę. Może mi się wydaje, może ja robię jakiś kult, jakiś nie wiem, czytam Słowo Boże, bo czytam, żeby co? Żeby mieć więcej wiedzy. Ale czy ty masz więź z Chrystusem? Prawdziwą? Bo wiecie, tylko taka prawdziwa więź może nas uratować przed tym, co będzie. Przed przyjściem Jezusa. Dolina cienia śmierci, jak jest w psalmie 23 w oryginale. Dolina cienia śmierci tam jest. Nie tylko cienia. A więc przepławienie, czy my jesteśmy na to gotowi? Czy my rzeczywiście rozumiemy powagę naszych czasów? Wiecie, w psalmie 90 Mojżesz napisał, że naucz nas liczyć, daj nam mądre serce i naucz nas liczyć dni. Dni nasze, czas. Kim my jesteśmy? Słuchajcie, kim my jesteśmy i po co my jesteśmy na tej ziemi? Czy po to, żeby budować kolejne denominacje kolejną? My zostaliśmy po to powołani? Wiecie, ile jest denominacji chrześcijańskich? Kilka tysięcy. 15 tysięcy. No kilkanaście, okej. Okay. No to kochani, czy my jesteśmy po to, żeby budować kolejną? No może jeszcze porobimy następne. Co za problem, prawda? Możemy je mnożyć i mnożyć. To nie o to chodzi. Wiecie, kiedy się nawracałem, kiedy Bóg dotknął do mnie i pokazał mi jakby kawałek swojej natury, później mi kawałek natury jego przeciwnika, wiecie, ja doznałem takiej radości niesamowitej i przyszła mi bardzo mocna myśl wtedy. Tak, to jest ten osioł. A wtedy ja pamiętam, już rozmawiałem na ten temat z osobami i nie człowiek mnie przekonał. Bóg mnie przekonał. I wiecie, do dzisiaj mam świadomość, gdzie ja jestem. Nie dlatego, że ludzie są doskonali. Nie są doskonali. Wiecie, ile razy mógłbym się zgorszyć, rąbnąć i wyjść, prawda, i powiedzieć, co, gdzie ja tu jestem w takim bajzlu. Tylko musimy mieć świadomość, że Kościół jest czym? Szpital. A nie, właśnie, szpital, a nie muzeum. Szpital, a nie muzeum. Wiecie różnicę między szpitalem a muzeum? W muzeum są doskonali ludzie. Doskonałe figury. Ale wiecie, bez życia. Bez życia. A w szpitalu kto jest? Ludzie, którzy żyją. Chorzy. Ale żyją. A w muzeum nie żyją. Ale oni są doskonali, cudowni. Wiecie, jeżeli boimy się doświadczeń z Bogiem, boimy się upadków, no to tak jak, wiecie, upadków nie ma kto. Martwy. Oczywiście z czasem Bóg zrobi tak, że nie będziemy mieć tych upadków. To jest prawda, bo to jest dzieło Boga. Ale czy można powiedzieć, że martwy jedynie nie ma żadnych upadków, prawda? No jest martwy. I on nie zrobi żadnego upadku, ani dobrego, ani złego. Nic nie zrobi, no bo nic nie robi. Ale jeżeli człowiek wzrasta, wiecie, to jest skomponowane, ale my się nie mamy tego obawiać. Tylko pamiętajcie, ścieżka, którą idziemy, ma być w górę. To musimy być pewni tego. Jeżeli nie jesteśmy tego pewni, uważajmy, bo może się okazać, że jest w dół. A będziemy przekonani, że idziemy do góry. A później przyjdzie doświadczenie. I tak jak rozmawiałem z jedną osobą, właśnie mówię, i co? Przychodzi doświadczenie, mówimy, mamy wiarę! Przychodzi doświadczenie i nagle ta wiara jak bańka mydla nas. Tyk! Już jej nie było. A może jej wcale nie było tak naprawdę. Może nam się wydawało, że ona istnieje w naszej świadomości. I jeszcze się myśli, no tak, mamy wiarę, no bo jest fajnie i przyjemnie. A jak przestaje być fajnie i przyjemnie, to jakoś... Ale wiecie, wiara to nie, to wiara Boża jest zbudowana na skalę, prawda? Nie na piasku. A więc jak przychodzi burza, to co? Ona stoi. Wiara Boża jest zbudowana na skalę, na Chrystusie, a nie na piasku. Piasek to jest budowanie własne domu. Jak ja buduję sam ten z piasku dom, no to taki dom mi się nie ostanie. No nie ma szans. Czy możecie sobie wyobrazić i być pewni, że dom z piasku się ostanie? Czy macie taką wiarę, żebyście byli przekonani, że dom z piasku się ostanie? Jak przyjdzie fala? Nie. Za chwilę będzie zrównane wszystko. No nie tak jest? Zobaczcie, fala uderzy, jak zbudujecie z piasku coś, prawda? Fala uderzy, albo przyjdzie mała fala, nie musi być jakiś tam bałwan. Mała fala, frup i zabierze. I jest kłaściutko. Coś było, przed chwilą w ogóle nie ma śladu nawet, że było. To jest niesamowite. Bóg tworzy jedność, ale w różnorodności. Nigdy nie w tym, że udawaniu się. I jest, tak jak Biblia mówi, jest jedna wiara, jeden chrzest,
jest jedna, bo jest jeden Bóg w trzech osobach. Nie ma pięciu bogów. Nie ma różnych bogów, że ja mogę sam tworzyć sobie jakieś coś i iść. Jeżeli poddaję się Bogu, wtedy zobaczcie, zawrzał i mają i trwa przy świadectwie o Jezusie. My wiemy, że świadectwem o Jezusa jest co? Duch proroctwa. Gdzie to jest? W 19 rozdziale, 10 wersecie. I upadłem do nóg, aby mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego, ja współsługa twój i braci twoje, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Właśnie, jest to bardzo, wiecie, ciekawe, że nie ma kościoła, który by posiadał i pełni przekazań, czyli wraz z szabatem, i ducha proroctwa. Albo ma jedno, albo ma drugie. Co to jest duch proroctwa? Tu nie chodzi o człowieka, bo niektórzy się nastawiają na to i po prostu, wiecie, i nieraz powiem wam, że to też są adwentyści, którzy robią fatalną sprawę, dlatego że tak przesadzają z duchem proroczym, że po prostu ludzi znów odrzucają, właśnie to co mówiłem. Po prostu za bardzo, nie wiem, ich wiara jest oparta na duchu proroctwa. Nie, ich wiara jest, nasza wiara ma być oparta gdzie? Tu. My jesteśmy nazwani ludem księgi, a nie ludem ducha proroctwa. Ludem księgi. To jest, tu jest nasza wiara, ma być oparta. I tak powstawał nasz Kościół. Nasz Kościół powstawał z różnych denominacji. Słuchajcie, różne denominacje. Wyobrażacie to sobie? Ja jeszcze nie spotkałem w historii, no nie wiem, nie czytałem przynajmniej o Kościele, który by tak w taki sam sposób powstał. Znaczy nie Kościół, ruch to był pierwszy. Z różnych denominacji, którzy co? Przyjęli prawdę, których zjednoczył Bóg i oni wiedzieli, że mają co? Przekazać konkretną prawdę, że oni są po to. Oni istnieją po to, żeby ludziom powiedzieć o tym. A dzisiaj powstają tacy, którzy mówią, że to jest nieistotne. Że to jest nieważne. Że to jest bzdura. A to jest bzdura. Ktoś powie, świątynia jest bzdura. Inny powie, tak, duch proroctwa jest bzdura. Przyjście Jezusa jest bzdura. Tamto jest bzdura. No to idźmy do innych kościołów i jak to jest wszystko bzdura, to człowieku, idź, masz pełno kościołów. Masz. Masz wybór? 15 tysięcy. Proszę bardzo. Do koloru, do wyboru. Ale dlaczego jesteś tu w takim razie? Jeżeli masz świadomość, to po co jesteś? Nie po to, żeby siedzieć i, tak jak mówię, tworzyć następną denominację kościelną. Nie. My mamy mieć konkretny wydźwięk, to jest konkretne poselstwo, żeby zanieść prawdziwą Ewangelię końca. Wiecie, świadectwo, bardzo mocne świadectwo. Ja wiem, że wiecie, z tym się wiąże, wiecie, co się wiąże? Tak, cierpienie, wyszydzenie, oplucie. Jeżeli pójdziesz i zaczniesz z mocą głosić to, dzisiaj w tym świecie i mówić apokaliptyczne proroctwo, pamiętaj, że nie będzie łatwo. To już mogę powiedzieć. Wcale nie będzie łatwo. Masz tego nie oczekiwać, że będzie łatwo. A jeżeli oczekujesz, że będzie łatwo, no to masz problem. Bo Jezus powiedział, że świat was będzie nienawidził. Pamiętacie te słowa? I świat nas coraz bardziej nienawidzi. Teraz czytałem, że dwóm osobom, które głosiło Chrystusa w Anglii, głosiło miłość Chrystusa, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem. Tam się jakieś zamieszki spowodowały islamistów. No i wsadzili do więzienia. Ich skazali. I ten oskarżyciel powiedział, że to jest nienawistna mowa. To, co oni mówili. Oni mówili o miłości, o Bogu, a to, że to jest nienawistna mowa. Bo jak oni śmią głosić, że Jezus jest jedynym zbawcą? Nie mają prawa takiego głosić. Bo teraz wcale Jezus nie jest jedynym zbawcą już. Wiecie to? Teraz już Jezus nie jest jedynym zbawcą tego świata. Jest masę do koloru, do wyboru. Oczywiście, wszyscy są równi, więc jak można wywyższać jednego nad wszystkim? No właśnie, o to chodzi. Więc kochani, zobaczcie, w jakim świecie żyjemy. I szatan się wścieka, tak, bo ma czasu niewiele. Ale my mamy też czasu niewiele, żeby ogłosić ludziom, póki jeszcze jest co? Dzień. Już niedługo będzie noc, wiecie? Już nie będzie można w ogóle głosić Ewangelii. Już niedługo. Nie będzie można nic powiedzieć, bo nie będzie. Ja już mówię nawet, wiecie, zakończenie czasu łaski, które będzie, ale teraz jeszcze masz szansę głosić tą Ewangelię. Zobaczcie, dusze giną. Kto przyjdzie im z pomocą?
Czas do pracy jest krótki, zbliża się noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Czy nie powinniśmy czynić tego, co możemy, dopóki jest dzień, abyśmy mogli kogoś wyratować? Dusze giną. Tak, one giną. Zobaczcie, to jest niesamowite, jak ludzie się przyzwyczajają i skupiają na osobie. A przecież tu chodzi o ducha, a nie o osobę. Powiem wam, co do powołania właśnie. Właśnie ta osoba, czyli właśnie Ellen White napisała tak. Macie słowo życia i możecie dać wszystkim sposobność przyjęcia prawdy. Nigdy nie traćcie z oczu faktu, że poselstwo, które posiadacie, jest ogólnoświatowym poselstwem. Musi być przekazane wszystkim miastom i wsiom. Tak samo jak wielu jest braci, Elena nigdy nie zapomniała, dlaczego został powołany ruch Adwentystów Dnia Siódmego. Jezus szedł do miejsca najświętszego, gdzie dokonuje usunięcia na zawsze grzechów ludu Bożego. Stoi nad Arką Przymierza, która promieniuje światłem świętości Dnia Sobotniego na ziemię. Nie będzie jednak tam długo i gdy opuści to miejsce, każda sprawa będzie określona jako dobra lub zła. Poselstwo sobotnie oparte na żywotnej relacji z Jezusem musi dojść do każdego człowieka. Jeszcze raz, zobaczcie, poselstwo sobotnie oparte na żywotnej relacji z Jezusem. To nie jest dzień, tu nie chodzi tylko o dzień, tu nie chodzi tylko, że to jest szabat, ale o żywotnej relacji z Jezusem. Tu jest sedno. Musi dojść do każdego człowieka, tak aby każdy miał sposobność zmienić swoje życie. Zanim skończy się czas próby. Zanim zostaną wylane ostateczne plagi. I nastąpi najokrutniejszy atak szatana w czasie ucisku. Nikt, dodała, nie może przeżyć gniewu Bożego, jeśli odrzuci prawdę skierowaną do jego umysłu i sumienia. Każdy musi mieć dostateczną ilość światła, aby świadomie móc podjąć decyzję. Sobota będzie wielkim probierzem lojalności. Tak, bo już niedługo będziemy to wiedzieć, prawda? Jeśli stanie demontaż, wejdą ustawy niedzielne, kiedy będą nakazujące wręcz świętować niedzielę i pracować w sobotę. Tak, to będzie nakazane odgórnie. Już teraz są rzeczy, które są nakazywane przez rządy państw, jak szczepionki i inne rzeczy, prawda? Zmuszanie co niektóre, ja nie mówię wszystkie, ale już się pojawia to. Będzie tak samo zmuszenie co do kwestii oddawania czci. Wtedy będziesz albo zmuszony oddać cześć, albo będziesz miał wybór. Albo być wiernym Bogu do końca, albo co? Powiedzieć nie. Wiecie, czytałem o małżeństwie pewnym w Anglii, tej anglikańskiej. Nie wiem, kiedy to było dokładnie, w 1700 czy 800, już nie pamiętam roku. Którzy głosili Chrystusa i za to zostali strąceni do więzienia. I tam się znęcano nad nimi i wyobraźcie sobie, że on wytrwał tylko rok tego i po prostu odwołał. Wyrzekł się Jezusa. Powiedział, że odwołuje wszystko, co powiedział. On już nie wytrzymał. A ona wytrwała 12 lat i zmarła. Dlaczego ja to mówię? Ja to mówię po to, żebyśmy mieli świadomość, że pójść za Jezusem, czy dobrze obliczyłeś koszty, jak Jezus powiedział. Jak budujesz dom, jak się stajesz chrześcijaninem, czy dobrze obliczyłeś koszty? Czy wiesz, że tak będzie? Czy raczej uważasz, że co tam koszty? Ja se dam radę, tak? No to zobaczysz, jak przyjdzie, jak sobie dasz radę. Bo odwołasz, tak sobie dasz radę. Jak nie obliczyłeś dobrze kosztów, to chcę wam powiedzieć, odwołasz i zaprzesz się Jezusa. Zrobisz to. To ci już mogę gwarantować. A jeżeli obliczyłeś odpowiednie koszty i postawiłeś na Chrystusie, to wytrwasz. Macie przykład tego małżeństwa. Rok odwołał. 12 lat nie odwołała i umarła. Nie musi tak być, może być inaczej. Ale to jest bez znaczenia, jak będzie. Wiecie, w stosunku do wieczności Paweł pisał, te nasze doświadczenia to są szczyptą. Prawda? To jest niczym. To jest niczym. Nam się mogą wyobrażać i uważajmy, żebyśmy nie skupili naszego wzroku i nie mówili o ucisku, o tych sprawach, bo to będzie. Ale my mamy wzrok skupić na Chrystusie, nie na ucisku. To nie ucisk mnie wyciągnie z ucisku, tylko Chrystus. Więc moja więź ma być z Nim. Ja nie mam się obawiać tego. Wiecie, pokój mam w sercu, kiedy myślę o tych sprawach. Nieraz idę, nieraz tak sobie myślę,
żyję już w czasie takim, prawda? Kiedy to na moich oczach się wypełnia. Kiedy ja za chwilę wejdę w to, prawda? Jeszcze nie jestem zmuszany, ale już niedługo będę. I teraz co ja zrobię? Ale mam taki pokój od Boga, że ja to przetrwam, bo Bóg jest ze mną. Ja nie wiem jak, w jaki sposób, że to będzie ciężkie. Wiecie, ja od kiedy w Londynie powiedziałem Bogu całkowite tak. I teraz powiem wam, że wrócę jeszcze do tego, żeby, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy podjęli decyzję pójście za Chrystusem teraz już, całkowicie, niezależnie od tego, jaką cenę mamy, jaką cenę, nieważne jaką zapłacimy. I tak ona będzie mniejsza, jaką zapłacił Jezus za nas. Ale jaką by ona nie była, ja chcę iść za Jezusem. Jeżeli tego nie podejmiemy, jeżeli nie podejmiemy takiej decyzji, to powiem wam jedno. To kiedy przyjdzie doświadczenie, wyprzemy się Jezusa. Będziemy ratować swoje życie. Przecież Boże, Ty rozumiesz. Tak jak na tym filmie jednym. Boże, no rozumiesz, no przyjmuję tą niedzielę, rozumiesz, no muszę utrzymać rodzinę tego, no Bóg rozumie, Bóg kocha. Tak? No Bóg kocha, Bóg rozumie. Ale Bóg ma moc. Nie zauważyłeś, człowieku, że Bóg jest wszechmogący? Komu cześć oddajesz, jeżeli nie oddasz Bogu czci? Bóg kocha człowieka bardzo i dlatego teraz przygotowuje nas do tego. Dlatego teraz apeluje do nas. Wiem, to są niewygodne słowa. Lepiej, żebym powiedział o miłości Bożej, nie? Samej. To by było lepiej. Ale ja wiem, że mam nie mówić o miłości Bożej. Też wspomnąć, bo to jest bardzo istotne, bo Bóg nas kocha i chce nas ratować. Ale mam powiedzieć o czym? Właśnie o tej tożsamości. My zostaliśmy powołani do koronnego celu. Otwórzmy 10 rozdział. W 10 rozdziale jest sekwencja bardzo istotna, wiecie, która tyczy nas, dlatego że rozczarowanie millerowskie, jakie powstało w Stanach, wiecie jeszcze po co było między innymi? Właśnie bardzo ciekawą rzecz przeczytałem. Po to, żeby uzmysłowić adwentystom, że ich korzenie są w Biblii. I gdyby nie było tego rozczarowania, oni by nawet nie wiedzieli, że ich korzenie są w Biblii. Biada tym, którzy odrzucili wtedy poselstwo, ale ci, którzy przyjęli, prawda, ta książeczka, którą miał ten anioł, potężny anioł, nie wiem jak co, miał tu książeczkę i otwartą. Właśnie jest bardzo ciekawe, powiem wam. Wiecie, co w Biblii jeszcze znamionuje, że to są czasy końca, kiedy wzrosnąć miało poznanie w czasach ostatecznych? Pamiętacie ten tekst z Daniela z 12 rozdziału, że w czasach ostatecznych wzrośnie poznanie. Studiujmy Księgę Daniela, szczególnie końcowe teksty, szczególnie, ale tak samo i Apokalipsę. Jest to, wiecie, to jest dla nas, to jest nasza tożsamość, to jest nasze dziedzictwo. My wychodzimy stąd, tu są nasze korzenie. My mamy konkretne korzenie w Biblii, kochani. To nie jest coś, że gdzieś tam jakoś coś i chociaż ludzie powstają, którzy mówią, że to nie jest prawdą. Naprawdę? Zobaczcie. Tu wyraźnie jest napisane o czym? O książeczce, która została otwarta. Kiedy została otwarta, wiecie co się zaczął? Bardzo dużo zaczęło się proroczy okres, który jest tylko... Kiedy? Gdzie jest wymieniony? W Danielu. Otwórzmy na Daniela. Zaznaczmy sobie tutaj, żebyśmy to zobaczyli. Bo to jest bardzo istotne, wiecie? Żeby ugruntować wiarę, że my mamy korzenie biblijne. My nie mamy jakichś tam korzeni. Powstaliśmy dlatego, żeby powstać i tworzyć następne denominacje, no bo za mało ich jest pewnie. Więc trzeba je tworzyć. Tylko ruch powstał konkretnie. Po co? W dwóch miejscach 12 rozdziału Księgi Daniela jest napisane. Zobaczcie. Może przeczytajmy... 3-4 werset. Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, rozumni w oryginale, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości jak gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Wiecie, adwentyści tutaj trochę przekłamali, bo dodają czegoś, czego w tym tekście nie ma, a więc to, że będzie wielkie poznanie, tak samo i wiecie, technika się pójdzie w przody i tak dalej. Ale chodzi o tłumaczenie, bo to jest za Biblią króla Jakuba. Tak. Bo tam jest, tam jest. Dlatego, wiecie, tutaj troszeczkę nastąpiło przekładanie. W oryginale nie ma czegoś takiego. Jest po prostu, chodzi o badanie czego? Zobaczcie, wielu będzie to badać co? Księgę, oczywiście. Księgę Daniela. I wzrośnie poznanie w księdze Daniela. O to tu chodzi, głównie o to.
A więc to jest sedno. I teraz co? Mamy, mamy tutaj szósty werset. I rzekł do męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodą, rzeki. Kiedy przyjdzie koniec tych dziwnych rzeczy? Kiedy usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą stał nad wodami rzeki, podniósł prawicę i lewicę ku niemu i przysiągł na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas, wyznaczony 2,5 czasu, a gdy doszczętnie będzie zniszczona, wtedy będzie to się wszystko spełni. My wiemy, że to chodzi o okres proczy 1260 dni, prawda? Lat. Czyli lat w tej historycznej właśnie strukturze Biblii, że jeden rok, jeden dzień jako jeden rok. I to jest powtórzone później, błogosławiony w 12 wersecie. Kto wytrwa i dożyje do 1335 dni, a jeszcze wcześniej od zmienionej stałej ofiary codziennej i przedstawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Mamy okres proczy wymieniony i teraz zobaczcie, od tego wersetu tutaj co się dziwnego dzieje w 10 rozdziale, że od 3, 11:3 Apokalipsa otwórzmy, zobaczcie, pojawia się ten sam okres proroczy. Wcześniej tego okresu nie uświadczycie w Apokalipsie, tylko po otwarciu tej książeczki. Co się dzieje? I dano nam światko i moc i będą odziani wory prorokowali przez 1290 dni. Tak, tak, 60, przepraszam. I patrzeć będą ludzie na wszystkich, 9 werset. Ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. I można więcej wymieniać, więcej jest tych tekstów, które mówią, że 1200 w różnych tych, albo 42 miesiące, bo to jest ten sam okres, albo czas, czasy i pół czasu, albo tak jak tutaj, tak, 1260, prawda? Różnie to jest określone, ale generalnie wysyp tego proroczego okresu, zauważcie, po 10 rozdziale. Po tym, kiedy książeczka została zjedzona, księga, i co? Była słodka w ustach. Jezus powraca. A wiecie, co było? Ja czytałem, jeden z osób, które tam uczestniczyły w tym ruchu, powiedział, że my płakaliśmy. Płakaliśmy i nie mogliśmy przestać. Bo Jezus nie powrócił. Oni płakali, wiecie, to była naprawdę gorycz, to była gorzkość, to było coś, co nie było, wiecie, to było straszne, ale później Bóg im skierował wzrok na co, zobaczcie, zobaczcie, to jest ciekawe, że badali Słowo Boże i nie widzieli 11 wersetu z 10 rozdziału i powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach, narodach, językach i królach, co masz prorokować? Jak myślicie? Co mamy prorokować? To jest nieposelstwo. Tak, tam jest napisane, że anioł idzie środkiem nieba i ma zwiastować wszystkim narodom, plemionom, językom. To mamy zwiastować. Musisz iść i prorokować znów. Ale powiem wam, dalej jest ciekawe. 11 rozdział i 1 werset. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań, zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy w niej się modlą. Na pierwszy rzut oka, wiecie, no, komentatorzy różnie oceniają, tam porównują do Zachariasza, to do innych tekstów Pisma, ale wiecie, do czego można jedynie porównać ten werset? Do Księgi Kapłańskiej 16 rozdziału. A wiecie, co, o czym tam jest napisane? O dniu pojednania. A wiecie dlaczego? Idź i zmierz najpierw świątynię, później ołtarz, a na końcu tych, co się modlą. A jak było w dniu pojednania? Może na chwilę otwórzmy, ale zaznaczmy sobie to, bo tu wrócimy. Dzień pojednania, 16 rozdział kapłański, czyli 3 Mojżeszowej. Wiecie, wszystko w Biblii jest zawarte. Naprawdę, wszystko jest zawarte. Tylko kwestia przyjęcia tego. A więc zobaczcie. 33 werset, bo nie będziemy całość czytać. Dokona on przebłagania nad przenajświętszym miejscem świątyni, nad namiotem zgromadzenia i nad ołtarzem. Dokona też przebłagania za kapłanów i za cały lud zgromadzenia. Tak, kapłanów nie bierze się pod uwagę, bo w Nowym Testamencie jest jeden kapłan, Chrystus, prawda? My już wiemy, już w tym sensie takim starotestamentalnych nie ma kapłanów, więc Jezus jest, więc Jezus sam za siebie nie robi przebłagania, bo nie potrzebuje. A więc usuwamy kapłana, który był jako pierwszy, przebłagiwał się w tym dniu, czyli Boga przebłagiwał za swoje grzechy, je składał, prawda, bo był upadły. Ale później co było? Był świątynia,
ołtarz i zgromadzenie. Oczywiście był jeszcze namiot zgromadzenia, ale namiot zgromadzenia, wiecie, już pomini. I te główne trzy filary weźmy. A więc ze świątyni droga była gdzie? Do ludzi. Zauważcie, świątynia, ołtarz i zgromadzenie. I to było jako co? Co był w dniu pojednania takiego ważnego? To było mierzenie, to był ostateczny... Dokładnie, czyli to był ostateczny czas mierzenia. Ostateczny czas mierzenia tego roku, prawda? Ten rok się kończył, był ostateczne zamknięcie tego roku. Wiecie, to jest tak... I tak samo teraz żyjemy w wielkim dniu pojednania, zauważcie, bo co było powiedziane do tych pionierów? Idźcie i badajcie świątynię, prawda? Mierzcie ją, zmierzcie ją. Czyli zmierzcie, dlaczego właśnie, jeszcze raz, świątynia, ołtarz, dlaczego tam jest skierowane? Bo nasze podstawy, nasze korzenie adwentowe są w świątyni. Świątynia jest sednem zbawienia. Jeżeli odrzucimy Stary Testament, odrzucimy zbawienie, bo nie będziemy rozumieć w ogóle Nowego Testamentu. Korzenie są w Starym Testamencie. Czym jest świątynia, że jest zbudowana, ale nie tylko to, bo zobaczcie, śpiewaliśmy, że czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią? Świątynia, tak, jest tam w niebie, ale musimy wziąć pod uwagę, że niektórzy adwentyści za mocno się skupili, wiecie? Wiecie na czym? Na topografii świątyni. Topografia nie ma takiego znaczenia, jak ma znaczenie co? Że Jezus się stał arcykapłanem i jest w tym najświętszym, że mamy ubłagalnię, prawda? Mamy kogoś, kto się wstawia za nami, mamy kogoś, kto nas kocha, kto chce nas zbawić. Mamy takiego arcykapłana, który co? Rozumie nas we wszystkim, bo przeżył wszystko z wyjątkiem grzechu. Takiego arcykapłana mamy tam. A więc zobaczcie, jest to bardzo ważne, że żyjemy, ten werset 11 podaje, żyjemy w dniu pojednania. Pamiętacie 2300 wieczorów i poranków? Nie czas na to, żeby tego poruszyć, bo to jest zbyt duży materiał, ale to proroctwo, które jest podważane teraz bardzo mocno, kończy się w 1844 roku. Chcę wam powiedzieć, że już jest tak późno, że już rok 1844 już jest podważany nawet u nas. Bardzo mocno, bardzo mocno. Że w ogóle nie ma znaczenia. 1844 rok ma wielkie znaczenie, bo wtedy w tym roku się co rozpoczął? Czas ostateczny. Sąd. I co jeszcze? Dokładnie, dokładnie. Jezus przeszedł z miejsca świętego do najświętszego i tu pomyłka nastąpiła, myliaryści to źle zinterpretowali, przyjęli sposób myślenia światowy wtedy, prawda, gdzie ziemia miała być tą świątynią, no i miała być oczyszczona i oni to zrozumieli, że Jezus ma powrócić na ziemię w tym czasie. Natomiast czas był dobrze wyznaczony, tylko kwestia wydarzenia problematyczna. I to rozczarowanie miało nastąpić, żeby odsiać plewy. I zauważcie, tylko garstka została, którzy gorąco się modlili, badali Pismo Święte i Bóg im pokazywał w Piśmie Świętym to, a dopiero później Ellen White miała wizję, która potwierdzała to. Nigdy odwrotnie. Nigdy odwrotnie. Jeżeli ktoś wam powie, że Kościół Adwentystów powstał na Ellen White, to jest totalna, wierutna bzdura. Na żadnej Ellen White nie powstał. Ellen White była tylko po to dana Kościołowi, żeby co? Przygotować, prawda? Bo Bóg z miłości robi wszystko. Dlaczego prorocy są dawani? Jak myślicie? Dlaczego w Starym Testamencie byli dawani prorocy? Kiedy? Po co? Kiedy był problem, prawda? Kiedy był poważny problem w narodzie. Kiedy był problem, a naród nie wiedział, że ma problem. Wtedy przychodził kto? Prorok, który mówił z reguły bardzo niewygodne słowa, prawda? Tam się zdarzało, że mówili, ale z reguły on mówił niewygodne, bo on miał mówić niewygodne. Żeby po prostu ludzi wstrząsnąć. I zauważcie, i kiedy Elena przyszła, to samo, ona zaczęła konkretnie grzechy wyłuszczać i mówić o tym. Wiecie, to nie chodzi o osobę jeszcze raz, bo dwóch zostało wcześniej powołanych, którzy nie przyjęli mężczyzn. Pamiętajmy o tym. Tu chodzi o ducha, w jakim ona mówiła. Jeszcze raz. Nie chodzi o osobę, bo ludzie się skupiają na osobie. Wiecie, że kiedy umierała, świeckie gazety pisały, że ona żyła jak prorok. Świeckie gazety, które były w ogóle niezwiązane z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Żeby ktoś nie powiedział, że coś tu jest takie tendencyjne. Nie, to nie była żadna tendencja. To była osoba, która tak żyła. Jak ludzie nie chcieli przyjmować, to nie przyjmują. Wiecie, słuchajcie, jedna jest bardzo istotna sprawa. Jak my czegoś nie chcemy przyjąć, to nie przyjmiemy. Otwórzmy 22, 4 Mojżeszowej rozdział.
Później jeszcze wrócimy tutaj do tej. Jak my nie chcemy czegoś przyjąć, nie przyjmiemy. Pamiętacie Balaka i Bileama? Teraz przeczytajmy od 21. I wstał Bileam rano, osiodłał swoje oślice i pojechał z książętami moabskimi i zapłonął pan gniewem, że poszedł, a anioł pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. On zaś jechał na swojej oślicy, a z nim dwaj jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego stojącego na drodze z zdobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Bileama, a on bił ją znowu. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie można było go wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewa się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas pan otworzył usta oślicy i ona rzekła do Bileama: co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już 3 razy? Bileam zaś odpowiedział oślicy: dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie. Gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Bileama: czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była czynić ci tak? A on rzekł: nie. Wtedy pan zdjął osłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła pańskiego, stojącego na drodze z zdobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na swoją twarz. I rzekł do niego anioł pański: dlaczego zbiłeś już 3 razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż twoja droga jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i 3 razy przede mną ustępowała. Gdyby nie ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ją zachował przy życiu. Słuchajcie, mamy sekwencję niesamowitą wprost. Słuchajcie, jest prorok, który tak ukochał pieniążki, akurat w jego przypadku, że idzie na zatracenie drogą, która jest niewłaściwa. Zobaczcie, bije oślicę, która zstępuje, bo oślica widzi, czy jest mądrzejsza od człowieka. I w pewnym momencie oślica przemawia ludzkim głosem. I mówi: czego ty mnie zbiłeś? A on w ogóle tego nie zauważył. On zaczął z nią rozmawiać jak z człowiekiem. Widzicie to? On mówi: bo sobie drwiłaś ze mnie. Wyobrażacie sobie to? Zwierzę mówi ludzkim głosem do niego, a on po prostu zaczyna rozmawiać z tym zwierzęciem, tak jakby to był człowiek. Czy to jest coś normalnego, że zwierzę mówi ludzkim głosem? Wyobrażacie sobie coś takiego? Zobaczcie, jaki mamy umysł. Jak nie chcemy w coś uwierzyć, nastawić się. A dlaczego Bóg posyłał, jeszcze raz powrócę, do nas ludzi z innych denominacji? Z innych religii nawet. Z islamu, z kościołów chrześcijańskich innych. Dlaczego Bóg posyła do nas i mówi nam to? Czy my to zobaczymy? Czy to nie jest podobna analogia jak ta oślica? Że po prostu ludzie przychodzą, mówią, a my, no normalne to jest, matko. No jak lubią, to przychodzą, nie? No przychodzą, no mogą przychodzić, prawda? Mogą tu mnie nawet, a co to za problem? No. Wiecie, czy my tego nie widzimy? To jest to samo, co tutaj ta oślica. Przemawia ludzkim głosem do Bileama, a on z nią zaczyna dyskutować. Bo chce jeszcze wstrząsnąć. Dokładnie. Mówi, kochani, macie misję. Czy wy to rozumiecie inaczej? Macie głosić, bo jeżeli nie będziecie głosić, jak ten imam powiedział, jak powiedziała ta Agata, jak nie będziecie głosić, będziecie sądzeni przez Boga, bo Bóg was kocha, ale wam dał poselstwo, żebyście zanieśli. Jeżeli będziecie sługami niewiernymi, to liczycie na co? Na co liczycie? Na łaskę. Na samą łaskę? Odrzucicie Boga, odrzucicie Jego poselstwo, a chcę wam powiedzieć bardzo ciekawą rzecz. Otwórzmy 11 rozdział Rzymian. Jest tu zawarte następna bardzo istotna kwestia. 11 rozdział i 29. Przepraszam, zaraz, czyżbym ja tu się pomylił? Tak, nie, dobrze, 29. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Co to oznacza, to słowo?
że Bóg jak powołuje, to się nie myli, prawda? Bo jest Bogiem. Jeżeli Bóg mówi, ja was powołuję do czegoś, to co możemy zrobić? Albo przyjąć, albo jego odrzucić po prostu i odrzucić powołanie. Nie ma opcji, że ja mogę nie przyjąć powołania, a jednocześnie być przy Bogu. Nie. Bo powołanie jest naznaczone przez Boga. Jeżeli odrzucam powołanie, odrzucam Boga. Możesz zrobić tak, to prawda, bo to twój wybór. Ale nie ma innego. Albo przyjmujesz, bo nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo Bóg wie, do czego ja chcę cię powołać, prawda? Zamiast, powiem wam tak, to jest niesamowite, że zamiast dziękować Bogu za tą cudowność, że nam daje coś takiego, prawda? Że chce, żebyśmy mogli współpracować z Nim w tym dziele, to dużo się odwraca tyle. Ja mam gdzieś. Ciebie? Tak, tak. A ja nic nie mogę. Tak, to twój Bóg nie ma siły w ogóle. Ty nie możesz? Ty nie masz żadnych darów? No to ty masz kontakt z Bogiem? Ty znasz tego Boga? No to jeżeli ty masz takie zadanie, to jakie ty świadectwo dajesz o Bogu? Że ten Bóg jest jaki? Nieudaczny. Nieudaczny. Ten Bóg jest jakiś, nie wiem, wytwór twojej wyobraźni, który nie ma siły, który nie ma mocy Bożej. A przecież jest napisane, że Bóg jest jaki? Wszechmogący, prawda? No to jest teoria czy praktyka? A może ktoś się pomylił i po prostu sobie tak dla kaprycha napisał, że jest wszechmogący, a on wcale nie jest wszechmogący. Może tak jest. Jak myślisz? Czy rzeczywiście jesteś przekonany, że Bóg jest wszechmogący? A jeżeli jesteś przekonany, że jest wszechmogący, no to co? Wystarczy paść na kolana, skruszyć serce i wołać do Niego. Bo Bóg chce wysłuchać modlitwy naszej. Bóg chce wysłuchać naszej modlitwy. Bóg chce naszego ukorzenia przed Nim. Bóg chce, żebyśmy się korzyli, żebyśmy zwyciężyli, żebyśmy poszli i ogłosili to. Żebyśmy nie tkwili w tym przeświadczeniu, że my mamy prawdę. Ale ja często powtarzam, a czy prawda ma ciebie? Ty mówisz, że masz prawdę. Wiecie, co jeszcze mówię? Mówię tak, że z piedestału trochę zrzucę. Dumnych adwentystów z piedestału. Wiecie jak? Dlatego, że Bóg objawił tyle prawdy, ile w swojej łaskawości nam dał, prawda? Bo On jest prawdą. On jest całą prawdą. Chrystus. Więc On ile miał łaskawie, On nam dał taką prawdę na ten czas. My nie mamy całej prawdy. I powinniśmy dziękować Bogu, że On z tej łaskawości wybrał. Ale dlaczego wybrał? O Izraelu jest napisane, że wybrał go Bóg. Dlaczego? Bo był szczególny? Nie wiem, liczniejszy? Wcale. Nie było go nawet wcale. Był jeden Abraham, który co? Uwierzył Bogu. I z niego Bóg wyprowadził naród wielki. Natomiast tak samo jest z nami. Czy Bóg nas powołał po to, że my jesteśmy jacyś wspanialsi od ludzi? Absolutnie. Ci ludzie tam na zewnątrz tak samo są kochani przez Boga. Musimy mieć to świadomość. Wiecie, bardzo ubolewam, kiedy widzę takie nastawienie, takiej bychy, takie wiecie, to Babilon. Tam. Ten. My mamy prawdę. Naprawdę? Naprawdę? Może się zdarzyć, że nie masz żadnej prawdy. Bo prawdą jest Chrystus. A jak go nie masz w sercu, to jaką prawdę masz? Przepraszam, jaką prawdę masz? Jak nie masz Jezusa, który jest Zbawicielem w sercu, to jaką prawdę masz? Swoją. Egoistyczną. O tak. Wiecie, takich praw jest tysiące, miliony, ile ludzi na ziemi. Każdy sobie tworzy wyobrażenie Boga, każdy sobie swoją prawdę tworzy. Ktoś mówi, dzisiaj jest relatywizm taki powszechny, prawda? Wszystko jest relatywiczne. Tam nie ma absolutów. Dzisiaj się odrzuca absolut. Dzisiaj Bóg nie jest żadnym absolutem. Wszystko jest mgliste, płynie, prawda? Wszystko jest możliwe. Tamten jest to, za chwilę tamten. Nie ma żadnych granic, nie ma niczego, prawda? Mężczyzna może być za chwilę kobietą, bo sobie powie. Chłopczyk może powiedzieć, że chce być dziewczynką, więc będzie. Nie ma problemu. Wszystko to jest relatywne. Płeć, wszystko. W takim świecie żyjemy. Smak, zapach, wyrazistość. Po co? Wystarczy, żeby do żołądka włożyć. Czego nie? A więc, zobaczcie, 11 mówi, i dano mi trzcinę mierz świątynię. Tam jest nasze to posłannictwo i nasza świadomość, że mamy ogłosić światu i powiedzieć, wyjdźcie ludzie z tego Babilonu. Wyjdźcie z denominacji, wyjdźcie z tego, poddajcie się całkowicie Bogu. Ja mówię zawsze, co za problem, paść na kolana, prawda? Otworzyć serce. Jeżeli człowiek jest szczery, otwiera serce przed Bogiem i mówi, Boże jedyny, pokaż mi siebie. To Bóg co? Pokaże, czy powie, chyba żartujesz. Pokaże, bo On chce pokazać siebie. Ale człowiek musi być gotowy właśnie, że chce ją przyjąć. Że
że chcę zupełnie odłożyć wszystkie rzeczy. I to ja mówię, ja nie mówię tylko o ludziach z zewnątrz, wiecie, ja mówię też o was. Bo my musimy zrozumieć, jak my zrozumiemy, zrozumiemy inne części. A więc zobaczcie, jakie mamy posłannictwo. Jest to bardzo ważne. Szabat jest pieczęcią. A więc jeszcze jedna sprawa. Mówiliśmy, że czasy ostateczne się rozpoczęły. Czy w Biblii jest to napisane, że się rozpoczęły czasy ostateczne? Czy może to jest wytwór nasz? Jak myślicie? To jest wytwór nasz, czy rzeczywiście? No może rozważę sobie adwentyści to. Proszę. Na pewno się rozpoczęły. Tak. Jakie mamy uzasadnienie w Słowie Bożym? Jak myślicie? Otwórzmy 24 Mateusza. Abyśmy nie pomyśleli, że w Słowie Bożym tego nie ma. Albo że sobie wytworzyliśmy coś wspaniałego, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Od 29 wersetu. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zaśnieje swoim blaskiem. Wiecie, było to pierwsze mocne, jakie było na ziemi, rzecz, która się nie powtórzyła. Pewnego dnia, jest to udokumentowane historycznie, słońce zaszło o godzinie 10 rano. I się zrobiła totalna ciemność. Nigdy nie było czegoś takiego do tej pory i nigdy się wcześniej nie było i później po tym zdarzeniu. Żeby słońce się zupełnie zaciemniło. Po prostu noc się zrobiła. Wiecie, ludzie zaczęli z pól schodzić, sowy wyleciały na żer. No bo się noc zrobiła o 10 rano. I księżyc nie zajaśnieje, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. Wiecie, księżyc wszedł o 21 godzinie mniej więcej koloru krwi. Czy księżyc ma kolor krwi? No nie. Widzieliście księżyc koloru krwi? Ja nie. Ale tutaj jest zaśnie, że nie zajaśnieje swoim blaskiem. Jego blask my wiemy, jaki jest. 29. I nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Następny znak. Jezus powiedział w innym fragmencie, ale na razie ten wystarczy, że gwiazdy będą spadać jak drzewo, jak poruszone z tymi, z oliwkami, jak są z figami, jak są dojrzałe, poruszy się, to co? Lecą, prawda? Szumnie na dół. I Jezus to porównał, że tak będzie. Była taka noc w 1833 roku, przed tą datą 1844, spadanie gwiazd takie potężne, że jeszcze nigdy, kochani, nie było czegoś takiego. Widno się zrobiło, zupełne widno się zrobiło w ciągu nocy. A więc ciemno w ciągu dnia, a widno w ciągu nocy. Czy to jest coś normalnego? Czy takie coś już tam występowało? Co to za problem? Spadały gwiazdy, to prawda, może ktoś powiedzieć. Ale czy w taki sposób, że aż się widno zrobiło? Albo czy było coś takiego, że o 10 rano robi się noc? Właśnie. A więc zobaczcie, koniec nadszedł i czasy ostateczne. I tam są fragmenty inne, które nie mamy czasu, żeby to rozszerzej, ale wystarczy ten. Zobaczcie, a zaraz po udręce owych dni. Jakiej udręce dni? 1242 miesiące, prawda? Czyli po tym, kiedy lud Boży był prześladowany. Po udręce owych dni, co się stanie? Przyjdzie zakończenie w 1844 roku, rozpocznie się czas sądu. Ale sąd, chcę wam powiedzieć, jest dobrą nowiną, a nie czymś koszmarnym. Nieraz zrobiliśmy z tego, wiecie, czytam autora, że przyszedł, pamiętam, on pisał, że 18 lat miał i wszedł do zboru. A tam wtedy on miał 18 lat, więc ta osoba 40-letnia mu się wydawała już starą. Ona wzięła palcem na niego i powiedziała: macie nie spać, tylko macie... Bo sąd jest. Macie badać swoje serca, bo jak nie będziecie badać, kto wie, czy za chwilę nie będziecie przeczytanie i tak dalej. Wiecie, to nie jest ewangelia. To jest jakiś koszmar. Po prostu. Wiecie, to było kościste przesłanie kościstych palców. Bóg cię dorwie. Uważaj.
bo cię dorwie, bo czeka na to, żeby cię dorwać. Czy rzeczywiście to jest przesłanie Ewangelii? No przecież to jest jakiś absurd. Wiecie, sąd jest dobrą nowiną. Wiecie, że sąd jest Ewangelią? Tak, bo jest przesłanie, danie prawo komu? Zbawionym. Bóg oczyści ich z zarzutów. My potrzebujemy sądu. Nie tylko sądu potrzebują bezbożni, którzy będą skazani. My potrzebujemy sądu i dla nas sąd będzie dobrą nowiną, będzie wybawieniem. Będzie uznaniem, że jesteśmy, jeżeli będziemy oczywiście. Jeżeli wytrwamy. Zobaczcie te wszystkie filary, jak są istotne. I na końcu jeszcze jeden filar, który też dopełnia wszystkiego. Zauważcie holistyczne podejście. I otwórzmy tutaj 1 Tesaloniczan 5:23. Żeby dopełnić jeszcze obrazu. Żaden kościół nie ma tak mocno zaznaczonego poselstwa zdrowia, jak my mamy. My jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o co? O profilaktykę. Tak, my jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o profilaktykę. 5:23-24. A sam Bóg pokoju niechaj was zupełnie poświęci, zupełnie, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który tego dokona, który was powołuje, on jest wierny, który nas powołuje do tego konkretnego zadania, on też tego dokona. Zauważcie, kiedy my będziemy pełnić Jego wolę, On nas będzie zmieniał i nas przekształcał. I chce nas przekształcić na każdej płaszczyźnie. Ale ciała również. Znajdźcie mi kościół, który mówi o tym. Kościoły z reguły skupiają się na czym? Na ciele. Na duchu, 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 duchu. Ewangelia, duch, duch. Super. Ale czy człowiek to tylko duch? A gdzie twoje psyche? A gdzie twoje ciało? I teraz, wiecie, przez to, że myśmy zaczęli głosić profilaktykę, chociaż dzisiaj celowo się odchodzi od tej profilaktyki, bo chodzi o biznes i żeby ludzie chorowali, a nie byli zdrowi, więc dlatego się pomija tą profilaktykę. Ją się jakby na bok gdzieś chowa. Bóg jest zainteresowany, a jesteśmy zdrowi kiedy? Kiedy Bóg zmienia wszystkie trzy płaszczyzny w nas. Jeżeli jesteś fizycznie zdrowy, to w świecie ludzie przeważnie mówią, jestem zdrowy, bo się dobrze czuję, prawda? Fizycznie. Czy rzeczywiście jesteś zdrowy? Bo się czujesz fizycznie dobrze? A twój duch, a twoje psyche? Twoja psychika? Gdzie? Więc Bóg jest zainteresowany zmianą. To jest nasze dziedzictwo. Zobaczcie, mamy konkretnie zanieść jako Kościół, że człowiek się składa z trzech podstawowych płaszczyzn. Jako Boże pieczęć. Jaka? Duchowa, psychiczna i fizyczna. To są trzy płaszczyzny. Pamiętajmy o tym. I na końcu pamiętajmy, że jesteśmy ruchem, który ma też powiedzieć, że jedyny, który jest nieśmiertelny, to Bóg. To jest jedyny, który ma nieśmiertelność. Nie ma życia poza Bogiem. Nie ma jakiegoś bytu, które samo w sobie jest, czy w nas, czy poza nami. Nie ma żadnych dusz nieśmiertelnych innych. Jest co? Bóg, który jest nieśmiertelny i On nam daje życie. I już... Finiszując jeszcze jeden tekst, 40 rozdział Izajasza, otwórzmy. Jest to też poselstwo, które mamy zwiastować, które może nawet nie wiemy, że mamy zwiastować. Od 6 wersetu. Kiedy Bóg nas przekształca, wtedy mówi zwiastuj. Głos mówi zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Ciała jego moc, w innym przekładzie. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje na nie. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoko, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Podnieś mocno głos swój, zwiastunie dobrej wieści. Jeruzalem, podnieś, nie bój się. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto Bóg wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy. Jego ramię włada. Oto ci, którzy sobie zarobił, są z Nim, a ci, których wypracował, są przed Nim. Kochani, czy to nie jest cudowne? Nie bój się, zwiastuj. Wyjdź na górę wysoką. Chrystus mówi do nas. I mówi, co mamy zwiastować? Że jesteśmy trawą. Bez Boga jesteśmy trawą, która jest, a za chwilę nie ma. Obyśmy to, kochani, zrozumieli, naszą niemoc.
to doświadczenie, które wspominała Jola, żebyśmy zrozumieli naszą niemoc bez Boga, że jesteśmy niczym i nikim, wtedy zrozumiemy zbawienie. Wtedy przyjdziemy, mamy zwiastować wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Jest i za chwilę mija. Oby Bóg nam dał to zrozumienie i do naszych serc. I nam świadomość mocną tożsamości naszej, kim jesteśmy i po co jesteśmy na tej ziemi. Amen.